Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, na pewno już mnie większość z was zna, jestem Czarny Pan i jak widzicie jestem na amerykańskiej mapie Elm Creek. Pewnie wielu z was też kojarzy poprzedni odcinek, w którym pokazałem wam praktyczne wykorzystanie tej oto przyczepki, niby zwykła przyczepka, ale jest to ta przyczepka z autoloadem, więc jest to ten świetny mod, który już reklamowałem właściwie jakiś czas temu w osobnym odcinku, a ostatnio w poprzednim odcinku po prostu pokazałem, jak on się sprawdza. Sprzedałem sobie małe palety, właściwie już nie takie małe, bo to też się zmieniło w patchu 1.2. Sprzedałem sobie palety truskawek, pomidory tam też były, no i generalnie sprzedaż w szklarni teraz zaczyna mieć sens, jeśli chodzi o sprzedaż manualną. No dobra, natomiast co dzisiaj będziemy robić, bo to było ostatnio. Dzisiaj będę używał tej oto zgrabiarki, która tutaj stoi zaparkowana tak troszkę na lewo, nie na moim terenie, dlatego że jak widzicie tutaj mamy dość sporo słomy i z tą słomą trzeba coś sobie zrobić. Mam tylko 67 tysięcy euro, więc nie jest to dużo. Myślałem, że sobie... no właśnie. Myślałem, że sobie po prostu będę stawiał kolejne budynki, ale okazuje się, że ja po prostu nie mam pieniędzy. Dobra, widzę, że już jest dobrze ustawiona, czyli będzie sobie rzucać na lewo. No to włączamy, uruchamiamy, no i w trakcie opowiem wam, co tutaj generalnie myślałem, że sobie zrobimy, a czego jednak nie będzie. Mianowicie myślałem, że ja sobie tutaj postawię teraz jakieś budynki. Myślałem o na przykład owcach, żeby sobie tutaj je zrobić i iść w stronę kolejnych łańcuchów produkcyjnych, no ale kurczę, ja mam 67 tysięcy euro, więc to jest troszkę mało. To jest niestety troszkę mało. I zastanawiam się, co zrobić na tym polu, bo z jednej strony mógłbym coś sobie już tutaj postawić, a z drugiej strony, kurczę, no jak ja postawię owce, no to będę musiał dokupić znowu kolejne maszyny. Fajnie by było te maszyny kupić, a nie wypożyczać, bo wypożyczanie tutaj się mniej opłaca. Co prawda grając bez pół roku i tak jest lepiej, ale no mimo wszystko, więc będę musiał pomyśleć, co tutaj sobie zrobić, bo troszeczkę ten plan mi się wywrócił do góry nogami, natomiast na razie muszę zgrabić sobie tą słomę, żeby był z niej jakiś pożytek. Widzicie, jadę tak w troszkę specyficzny sposób, natomiast chcę tutaj zrobić po prostu dwa pokosy, żeby to zrobić za jednym zamachem, więc dzisiaj będzie, moi drodzy, zgrabianie i zrobienie beli, no bo coś z tą słomą tutaj trzeba zrobić, no i myślę, że... no właśnie, co dalej? Co dalej? To jest dobre pytanie, co dalej, bo jak już widzicie tam na farmie mamy sobie ogarnięte troszeczkę już budynków na farmie, tam mamy szklarnię, mamy przetwórnię, chleb się robi, chleb się piecze na całego, no ale teraz potrzebujemy trochę czasu, żeby ten chleb się upiekł i ja myślę, żeby postawić sobie coś, po prostu coś nowego. Myślałem o tym, żeby może jakąś przędzalnię, że może sobie zrobię tutaj ubrania. No i wszystko fajnie, oprócz tego, że kurczę, no nie ma pieniędzy, żeby w to zainwestować tyle, ile powinienem. No i myślę, co z tym zrobić. Dobra, no ale to pomyślę sobie za chwilę. Na razie, jak widzicie, w sumie miały być dwie pryzmy, wyjdzie jedna, no ale to nie jest problem, będzie mniej roboty, także w sumie jedna pryzma to nawet lepiej. No dobra, teraz mi się to podoba. Mam tylko nadzieję, że ta moja... belowarka, ta prasa rolująca, że sobie z tym poradzi, mam taką nadzieję. Dobra, już pięknie, naprawdę lubię ten sprzęt. Mówię teraz o tej zgrabiarce, świetna zgrabiarka, naprawdę ja ją bardzo lubię, bardzo dużo potrafi zrobić w krótkim czasie. Wiecie co, może ja sobie tutaj zrobię parking, bo tutaj też mamy trochę trawy i ta trawa w sumie rośnie, się marnuje. Myślę sobie, kurczę, kupiłbym kosiarkę, zrobiłbym tutaj jakieś żniwa, może trochę trawy bym pokosił, rzuciłbym to owcom, uciszyłyby się. No a potem sobie tak myślę, że kurczę, no to jest drogie. A żeby robić owce, no to też troszkę trzeba wydać tych pieniędzy i trzeba je mieć, żeby mieć pieniądze. No właśnie, zaraz zrobimy w takim razie, dzisiaj w każdym razie zrobimy sobie belę, może nawet je zbiorę, bo przecież nie będą leżeć na polu. No i na tych dwóch polach coś przecież trzeba też robić. Na pewno na tym mniejszym z prawej strony coś będzie. Nie zostawię tego pola tak po prostu. Natomiast co dalej? No zobaczymy. Kurczę, wygląda to jak... jakbym tu maluchem jechał normalnie. Tak to wygląda. Takie mam skojarzenie z tą prasą rolującą. No ale jak widzicie, już pierwsza bela została zrobiona. Dość szybko, naprawdę szybko. O, pięknie udało się ją wyładować. Dobra, także pierwsza część. No i widzicie, ta pryzma jest za szeroka, żebym na raz ją wziął. Może tutaj dopiero się uda, ale to też jest trudne. 17 na godzinę, kurczę, żeby tak w realu chciało jechać szybko. No dobra, 8, 9, 10, 11 tysięcy. No i mamy drugą belę już. Dobra, więc wywalimy to tutaj ładnie. No i teraz pozbieram sobie te resztki. Zobaczymy, ile z tego będzie, bo podejrzewam, że jeszcze kilka, nawet tysięcy litrów może się z tego uzbierać. Kurczę, słoma to jest jednak coś, czego jest bardzo dużo. Będę musiał tu wrócić jeszcze. Ale to wiecie, zrobię sobie nawrotkę i zaraz jeszcze raz sobie tutaj przejadę. Ha, no i teraz co dalej? Co dalej? Oto jest pytanie, co dalej? Żeby to zrobić, żeby tutaj zarobić, no i żeby przede wszystkim było co do roboty, no bo nie chcę robić kolejny raz takich, można powiedzieć, nudnych żniw. Coś bym tutaj ciekawszego sobie zrobił. Tym bardziej, że chleb już, no zapasy mąki są całkiem spore, więc chleb się będzie mógł robić. No dobra, będzie trzeba pomyśleć. Zaraz wam to zobrazuję, mam nadzieję lepiej. Dobra, tutaj już sobie wszystko ładnie pozbieraliśmy, więc prasę możemy zaparkować, a zaparkujmy ją tutaj. Nie będzie zawadzać. No, dobra, jest odczepiona, także prasa niech sobie tutaj stoi z boku na mojej farmie. Jak widzicie, ja tutaj nie mam żadnej wiaty ani nic. Tutaj gram w trybie, można powiedzieć, nie wszystko mi wolno, tylko ja tutaj zaczynałem od tych traktorów, które są, można powiedzieć, domyślnie dostępne. No i to jest jeden właśnie z nich. To jest ten, który może jechać najszybciej, czyli 40 na godzinę, jeśli dobrze pamiętam. Tak, to jest ten. Wydaje mi się, że tamten traktor drugi był mocniejszą maszyną, no ale to już mniejsza z tym. W każdym razie zbieram te dwie bele. Dzisiaj w sumie z tą słomą to taki odcinek wyszedł takie wszystko w jednym, bo było i zgrabianie, było i belowanie, i było zbieranie tych beli. I wiecie co, ja sobie tą maszynę po prostu zostawię w tym miejscu. No stop, dobra. No dobra. Udało się zrobić, więc teraz zobaczmy, jak wygląda po prostu moja farma. Pszenicy 400 litrów, jęczmienia trochę więcej, no soi 2400 litrów, więc to jest za mało, żeby jechać to gdzieś sprzedać, tak uważam. Chyba że po prostu cena by była bardzo wysoka. No tutaj mamy przychody... no już pożyczyć już nie mogę, jestem cały czas $500 000 pod kreską. I nic nie zanosi się na to, bym miał tutaj coś na tym teraz dużo zarobić. No jak widzicie, mam kury. Widzicie, mam kury, które dobrze sobie radzą, znoszą jajka, ale no to jest ten mały kurnik, więc no też nie naznoszą tych jajek niewiarygodnie dużo. Co my tutaj mamy? Tu mamy kontrakty, ale kontraktami raczej się zajmował nie będę. Mąka z pszenicy już się nie robi. Mąka z owsa już się też nie robi, bo już wszystko zostało zmielone, także teraz czekamy, aż to urośnie. Jeśli chodzi o chleb, no tutaj jest przynajmniej lepsza wiadomość, ponieważ jeszcze ponad 20 tysięcy litrów chleba się nam stworzy, także 20 tysięcy litrów chleba razy te, nie wiem, 4,5 tysiąca, no to zarobek jakiś z tego będzie. No dobra, zobaczmy na pomidory. Niedługo będzie trzeba tutaj sobie coś dolać, mam na myśli wodę, tu 16 tysięcy litrów, tu truskawki, no i jeśli chodzi o sałatę, no to troszeczkę tutaj też tego oczywiście będzie. No ale moi drodzy, to jest temat na przyszłe odcinki, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dziś, no a w kolejnym odcinku coś sobie zasiejemy, jeszcze nie wiem co, ale coś na pewno sobie zasiejemy, pomyślę też, no właśnie, kurczę, żeby chleb sprzedać, to już by się nam bardziej opłaciło, po ile jest ten chleb nieszczęsny po prostu, bo może się okaże, że ja poczekam, nie wiem, 2-3 miesiące i ja się na chlebie obłowię. Już się z wami pożegnałem, ale nie, jeszcze chcę sprawdzić ten chleb. No 4700 to jest mimo wszystko dobra cena za chleb, więc może. My teraz mamy co? Luty, marzec, kwiecień, no tutaj ta cena też powinna rosnąć. No ja nie chcę czekać ze sprzedażą chleba aż tyle. Na razie mamy luty, więc cena jest wysoka. Wydaje mi się, że nawet... bardzo wysoka. Dobra, to znaczy, że ten chleb trzeba jeszcze sprzedać, no ale to zrobimy sobie już innym razem. Na razie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!